Rodzaj aparatu ortodontycznego, jaki zastosujemy u dziecka, zależy od jego wieku, typu uzębienia oraz od wady ortodontycznej. U dzieci z uzębieniem mlecznym i mieszanym stosujemy aparaty elastyczne. Są to aparaty, które korygują wady zgryzu już na wczesnym etapie dziecka. Eliminują one też złe nawyki, takie jak oddychanie przez usta, ssanie palca czy wysuwanie lub cofanie żuchwy. Aparat nosimy godzinę dziennie oraz przez noc. U dzieci z uzębieniem stałym, jak i mieszanym, możemy stosować aparaty ruchome ze śrubą środkową. Są to aparaty, które zwiększają ilość kości dla zębów stałych. W przypadku, gdy korony zębów stałych są zbyt duże w stosunku do kości. Powoduje to, że często zęby nie mieszczą się w buzi dziecka i powstają stłoczenia i rotacje. Wadę tę korygujemy poprzez rozkręcanie śruby. Śrubę rozkręcamy według zaleceń lekarza. Najczęściej co tydzień lub co 2 tygodnie. Aparat taki nosimy w ciągu nocy oraz godzinę dziennie. U dzieci w wieku nastoletnim, które mają już wszystkie zęby stałe, możemy stosować aparaty stałe. Zarówno kryształowe, jak i metalowe. Są to aparaty, które szeregują prawidłowe ustawienie zębów. U dzieci nastoletnich możemy też stosować przeźroczyste nakładki ortodontyczne. Jest to odpowiednik stałego aparatu ortodontycznego. Aparat ten dopasowywuje się do zębów bardzo ściśle. Dzięki temu pozwala na przemieszczenie nawet bardzo zrotowanych zębów i koryguje wady zgryzu.